Witam serdecznie, ja jestem Nikola i jest ze mną dzisiaj Michał. Jestem. Dzisiaj. Tak. Ale jutro może mnie nie być. I postanowiłam dzisiaj zapytać w związku z rozpoczętym już rokiem akademickim naszego studenta, jak to jest studiować? To nie jest tak, że jest dobrze, albo że jest niedobrze. Jeśli miałbym powiedzieć, co ceni w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi, którzy wyciągnęli pomocną dłoń, gdy kopałem marchew. Pięknie, pięknie. A możesz nam opowiedzieć, jak przebiegają twoje studia? Z dnia na dzień. Z dnia na dzień, rozumiem. A jakiś taki najcięższy moment podczas swojej edukacji mógłbyś tak wymienić? Oczywiście. Każdy jeden wykład. Rozumiem. A jak znaleźć odpowiednie mieszkanie? Jak dobrać odpowiednich współlokatorów? I tak naprawdę, jak się zaaklimatyzować w takim nowym miejscu? Ciężkie to są pytania, ale spróbuję na nie odpowiedzieć, bo ja nawet dźwigam czasami ciężary. Więc może i udźwignę ciężar tego pytania, a przynajmniej mam taką nadzieję, szczerą. Bo ja jestem człowiekiem szczerym i szczerym do bólu, że aż przeźroczystym, cytując rapera Magika z grupy Paktofonika z utworu Jestem Bogiem z albumu Kinematografia. Bardzo fajne, generalnie polecam. Jak znaleźć mieszkanie? No najlepiej wpisać mieszkania dla studentów i dane miasto, w którym chcesz studiować. Jak już to uczynisz, to wejść w taką stronkę i przejrzeć wszystkie oferty i znaleźć taką, jaką najbardziej ci pasuje. To jest tak zwany research. No i jak znajdziesz to, co ci pasuje, to najlepiej jeszcze umówić się na spotkanie w tym mieszkaniu, aby zobaczyć, czy wszystko gra, czy tynki nie odpadają, czy wszystkie cegły są na swoim miejscu, czy łóżko nie skrzypi, czy karaluchów nie ma pod poduchą lub innych takich korniszonów w szafie. Trzeba też sprawdzić, czy łazienka się nadaje do użytku, czy leci woda ciepła i zimna, czy jest prysznic, czy jest wanna, czy nie ma jakiegoś grzyba, takiego masielaka wyrastającego z kafelek. I oczywiście rzecz najważniejsza, kuchnia. Czy jest dobra kuchnia? Bo w kuchni kręci się prawdziwe życie studenta. Bo tam się je, tam się spotyka, tam się śmieje, je i się je. I różne takie, gotuje się na przykład zupę, ale można też jajecznicę, można też fileta, a można też i chleb. Także to jest bardzo ważne. Jak dobrać współlokatorów? No najlepiej mieć znajomych z liceum chociażby, z którymi się chodziło do klasy. Chociaż no, to jak się chodziło do klasy, a jak się będzie mieszkało, to dwie różne orbity. Bo z człowieka, jak jest sam na sam z drugim człowiekiem w mieszkaniu, w obcym mieście może wyjść prawdziwe zwierzę. Prawdziwy dzikus, prawdziwa małpa i goryl. Wręcz hipopotam. Wiele również słyszałem zdań, opinii, że takie wspólne mieszkanie zniszczyło wiele przyjaźni z liceum. Więc może też trzeba się zastanowić, czy nie warto zamieszkać z kimś, kogo się nie zna i tak wypłynąć na szeroki przestwór oceanu nieznajomości, aby poznać, aby nabrać nową znajomość. Także tak. No dobrze, ale jak już znajdziemy odpowiednie mieszkanie i współlokatorów, to jak się z nimi dogadać? W końcu mieszkamy razem. Masz jakiś złoty środek między rozmową a właśnie obowiązkami? Jeszcze powracając do poprzedniego pytania,
Warto też sprawdzić lokalizację, jak daleko od uniwersytetu. O, taki jestem cham, że to mi umknęło. A jak się dogadać z ludźmi? No, najlepiej używać takiego narzędzia, no, z którym obecnie jest duży problem w posługiwaniu się nim. Nie każdy umie się nim posługiwać. No, źle użyte narzędzie może wywołać sporo krzywdy, ale jak się znajduje w rękach człowieka mądrego, inteligentnego, to narzędzie potrafi zbudować piękną przyjaźń zwaną przystanią. Tym narzędziem jest język. Najlepiej dogadać się językiem polskim. Najlepiej, no chyba że masz zagranicznych współlokatorów, to no chwilę po angielsku, ale potem powiedzieć: Sorry, Winnetou, you are in the Poland, please speak Polish, because I don't understand English. Tak, ja bym to powiedział. Rozumiem. A Aha, Kotki 2. To taka piosenka dla dzieci, usypiająca. Kołysanka tak zwana. Pewnie chciałaś zapytać się, czym się różni, prawda, życie studenta od normalnego człowieka. No, student ma fajnie, bo zazwyczaj ma zajęcia tak rano, a potem już ich nie ma. Ma czasami jedno zajęcie na dzień, a czasami z pięć tych zajęć. I najczęściej te zajęcia, ćwiczenia, wykłady trwają nie tak jak zazwyczaj 45 minut, tylko 1,5 godziny, czyli godzinę i 30 minut, czyli 90 minut, czyli tyle, ile rozgrywka piłkarska na przykład na stadionach, takiego na przykład Manchesteru City lub United. Nie mamy również planu lekcji, tylko plan zajęć. Nasz nauczyciel to nie nauczyciel, tylko wykładowca lub profesor. Chociaż w liceum też się czasami kazali zwracać, panie profesorze. My się nie uczymy w szkole, tylko na uniwersytecie. My nie mamy dyrektora, tylko jego magnificencję. My nie jesteśmy uczniami, tylko studentami. Aha, no i tu muszę też. Nie wiem, jak jest na wszystkich uczelniach. Tam, gdzie ja jestem, to ja dopiero w tym roku, a już drugi rok studiuję. W środę poczułem się jako student, gdyż miałem wyobrażenie studiów, że to będzie na takiej auli się odbywało. No, a tu niespodzianka, trafiałem do klas, które były nawet mniejsze niż w liceum. To był dla mnie szok, że tak mają wyglądać studia. No ale cóż. No i dopiero w środę miałem jedno zajęcie na takiej auli z taką podwójną tablicą, co się wysuwa do góry, a ta u góry spada na dół, jak gilotyna. Także no, no tak to mniej więcej wygląda. Nie no, studia ogólnie są fajne. Czasami możesz mieć zajęcia od 8 do 19:30. Ja tak na przykład miałem z przerwami 10-minutowymi. Ale możesz mieć też zajęcia raz w dniu od 13 do 14:30. Tak na przykład miałem w czwartki w tamtym roku. No to tak mniej więcej wyglądają studia dzienne. Jestem też na studiach zaocznych. To już w ogóle. Tam są zajęcia od bladego rana do bladej nocy, od ciemnej nocy właściwie. Czy noc może być blada? Dokąd nocą tu ptajesz? Na te pytania nie wiem, czy kiedyś znajdziemy odpowiedź. Aczkolwiek według mnie pierwsze było jajko, nie kura. Rozumiem. Jak mogliśmy usłyszeć, Michał studiuje dwa kierunki. Michale, opowiedz nam, jak wyglądał proces rekrutacyjny na te studia? Oraz w jaki sposób łączysz dwa kierunki, czy ciężko jest i ogólne wrażenia. Zacznę od pytania, czy ciężko jest. Nie jest ciężko, bo to są studia humanistyczne. No i generalnie nie, no nie było ciężko, przynajmniej na razie, bo byłem na studiach zdalnych, więc łatwo się to łączyło.
bo siedziałem po prostu przed komputerem, jak prawdziwy ten, co gra w grę, jak mój jest nerd komputerowy. Tak sobie siedziałem i siedziałem. Pozdrawiam wszystkich nerdów. Tak było, ale jak teraz będzie, nie wiem, bo pierwsze zajęcia, na których będę na studiach zaocznych, dopiero za 2 tygodnie. Bo no, musicie też wiedzieć, że studia zaoczne, przynajmniej u mnie, funkcjonują w ten sposób, że mam co 2 tygodnie, w weekendy, sobota i niedziela. To się nazywają wtedy zjazdy. Ale znam też osoby, których studia zaoczne wyglądają w ten sposób, że mają od piątku do niedzieli i to co tydzień. Także jakby był taki system, nie wiem, czy bym wytrzymał. Na szczęście dzięki takiemu systemowi mam odpoczynek przynajmniej te 2 razy na 2 tygodnie. Jak wyglądał proces rekrutacji? Bardzo prosto. Na studia zaoczne wystarczy mieć zdaną maturę oraz pieniądze, bo trzeba płacić no co miesiąc, ja przynajmniej płacę 525 zł za studia zaoczne. No i w sumie to jest taka chyba normalna stawka, z tego co mi wiadomo. A na studia dzienne, no to już rekrutacja, to już musiałeś mieć punkty, to tam był prawdziwy odsiew. Kto dobrze zdał maturę, to wybrał sobie lepszy uniwersytet. Kto gorzej, no to gorszy uniwersytet sobie wybrał, albo w ogóle nie wybrał. Stwierdził, że nie idzie na studia, będzie pracować. Tak też może wyglądać. No, także i proces rekrutacji, no trzeba, prawda, zdjęcie przesłać, żeby ci wyrobili legitymację, zaświadczenie i wróć. No, wyniki z matury i ostatnią rzeczą jest, prawda, świadectwo z 3. klasy liceum, tam im wysłać. No, no i tak. I tak sobie zostajesz studentem. To wszystko robisz w... No ja przynajmniej robiłem w czerwcu, bo ja zdawałem maturę w czerwcu. Ale to z tego względu, że pandemia, nie że tam poprawiałem czy coś. Chociaż nie poprawi, na zawsze są we wrześniu. No tak. No więc pewnie jak tutaj, drodzy słuchacze, będziecie w maju pisać maturę, to pewnie gdzieś... Gdzieś chyba też w czerwcu będziecie składać sobie papiery i różne takie. No i tam czekasz sobie, prawda, z miesiąc na odpowiedź. Potem ci przychodzi, czy się dostałeś, czy nie. Najlepiej sobie wybrać parę uczelni, bo jak się nie dostaniesz do swojej wymarzonej, no to cię przyjmią do innej, a do tej z mniejszymi progami punktowymi. Ale jak sobie wybrałaś same wysokie progi punktowe i cię do żadnego nie przyjmą, no to pozostaje druga tura rekrutacji. Ale tam znowuż nie zawsze są miejsca, więc lepiej sobie mieć wybrany uniwersytet z większą ilością progów punktowych i z mniejszą ilością progów punktowych, żeby spać spokojnie, żeby się wysypiać, bo wysypianie jest dosyć ważne, żeby nie mieć worów pod oczami, żeby mózg dobrze funkcjonował, bo mózg musi się wysypiać. Bez tego to niedobrze, bo mózg jest, no, ja mam taką teorię spiskową, że to mięsień, tak naprawdę, i to kit, co nam wciskają, że to nie mięsień, jak musi sobie odpoczywać, prawda. Także tak to wygląda. Co jeszcze było ciekawego? Na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak się dostałem, co jak zaznaczyłem, nie było zbytnio ciężkie, bo to studia zaoczne, to musiałem jeszcze podpisać przyrzeczenie. Tam było przyrzeczenie, że zgodnie z, tam, z tradycją UJ-u, żeby ją tam kultywować, no, żeby być dobrym przykładem dla ludzi. O, takie coś, taką podpisywałem przysięgę. No. Także tak. Studia są bardzo fajne. Jak macie możliwość studiowania, polecam serdecznie. No. Jeśli martwicie się o pracę, nie martwcie się. W KFC zawsze was przyjmią, a w KFC jest fajny, elastyczny grafik pracy.
Na przykład możecie w miesiącu raz pracować i tyle, albo przez cały tydzień. Dostosowywuję się do Was. To nieprawda, że to ciężko pogodzić. W sensie ja nie wiem, bo nie pracuję, ale tak mi się wydaje, że dosyć łatwo do ogarnięcia. Zresztą to są studia humanistyczne. Jest łatwo, jest lekko, przyjemnie. No, jeśli jesteście sadystami, masochistami, idźcie sobie na ścisłe przedmioty. Tam wiem, że się uczą od rana do nocy. Ja na przykład od rana do nocy mogę czytać książkę na przykład. Rozumiem. A Michale, czy chciałbyś jeszcze przekazać jakieś cenne rady dla przyszłych studentów kierunków i tych humanistycznych, i tych ścisłych? Nie bójcie się, przede wszystkim się nie bójcie, bo nie ma się czego bać. Jeśli wykładowca was straszy, że będzie ciężko, to zazwyczaj nie będzie ciężko, a jak mówi, że będzie lekko, to będzie lekko. Egzaminy. Aha, jeszcze jedno. Wszyscy mówią, że egzaminy, kolokwia są cięższe od matury. Nieprawda. Jeśli jesteś studentem studiów humanistycznych, to nie jest problem. Wystarczy być posiadaczem mózgu. I już raczej masz zdane. Jeśli przeraża was nazwa kolokwium, nie przerażajcie się tym. To po prostu sprawdzian, tylko to jest tak nazwane. O, kolokwium, jestem fajny, bo użyłem słowa kolokwium. O, bójcie się mnie. Nieprawda. Nie ma się czego bać. Kolokwium to zwyczajny sprawdzian. I czasami łatwiejszy niż sprawdzian, bo jest mniej materiału. No przynajmniej na studiach. A przepraszam, bo to jeszcze moje śniadanie i tak ruszam sobie nogą to śniadanie. A dobre było parówki z szynką i z szynki, nie z szynką, jak parówki można z szynką jeść. I z chlebem, na którym było masło i z keczupem. Bardzo polecam śniadanko pożywne i herbatkę tu jeszcze. W każdym bądź razie nie ma się czego bać. Kolos to po prostu sprawdzian i tyle. Zazwyczaj na studiach można być dwa razy nieobecnym, bez usprawiedliwień. Także to jest fajne. Nie trzeba się tłumaczyć. Panie profesorze, chyba nogę złamałem i nie mogłem przyjść. Nie trzeba, nie trzeba. Jesteśmy dorosłymi osobami. Najlepiej jakby jestem za systemem, żeby w ogóle nie przychodzić na uczelnię, tylko, prawda, zdawać egzaminy, żeby tak można było, ale to pewnie jeszcze poczekamy chwilę na to. Ogólnie wykładowcy są zazwyczaj mili, udostępniają prezentacje, a z prezentacji to właściwie wszystko można się wyuczyć z tej prezentacji, wszystkie są definicje. No ale czasami znajdzie się wykładowca, który nie jest tak fajny i nie da wam prezentacji, no to wtedy jesteście skazani na notatki, więc raczej chodźcie na zajęcia. No chyba, że macie miłych kolegów, którzy chodzą cały czas na zajęcia, no to możecie sobie pozwolić na niechodzenie tak zraz, nie przesadzajcie. Bo uniwersytet stanie się waszym drugim domem, waszą drugą rodziną, a rodzinę trzeba pielęgnować, trzeba ją odwiedzać, trzeba z nią rozmawiać. Tak samo jest z uniwersytetem. Jeśli nie zadbacie o dobry kontakt z uniwersytetem, to uniwersytet odwróci się do was plecami i powie: sayonara, waruneczek. Co to jest waruneczek? To jest takie coś, jeśli nie zdasz pierwszego egzaminu i egzaminu poprawkowego, to idziesz na warunek, czyli płacisz za to, żeby cię przepchnęli. To jest dość kosztowne i lepiej się uczyć, bo to pokazuje, że wiedza kosztuje, a raczej zdanie. Jest też czasami takie coś jak egzamin zerowy. To ani nie jest egzamin pierwszego terminu, ani drugiego terminu. O właśnie, bo jest egzamin pierwszy termin, drugi termin, jeszcze poprawkowy. Studia są bardzo fajne. Łatwiej niż w liceum normalnie. No. I na te egzaminy zerowe też warto przychodzić. Bo czasami wykładowca może powiedzieć: a, może i nie zdał, ale przyszedł na ten egzamin zerowy. To mu napisze, że zdał. Czasami mogą wam dać zaliczenie za samą obecność. Ja słyszałem taką historię, nie powiem od kogo, ale że była ta osoba na studiach i były zajęcia z etyki. I profesor powiedział: drodzy państwo,
No, nie musicie przychodzić na moje zajęcia. Nie wymagam obecności. Wystarczy, że przyjdziecie na egzamin. No to dobrze. Do końca roku tam chodziło może z 10 osób. Egzamin. Znów jest sala pełna. I profesor wychodzi na środek, wyczytuje nazwiska osób, które chodziły cały rok i mówi: drodzy państwo, wy nie musicie już pisać egzaminu, bo chodziliście grzecznie na zajęcia. No to tam z sali oburzenie, że jak tak można. Przecież pan mówił, że tak będzie. A on powiedział: drodzy państwo, przecież by to było nieetyczne, a to w końcu etyka, gdybym tak zrobił. Także no ogólnie profesorowie mają poczucie humoru. Fajnie jest studiować, polecam wam serdecznie. Jeszcze jak macie kierunek, który was fascynuje, który lubicie, to jest fajne, bo w szkole nie zawsze, przyznajmy, uczymy się tego, co lubimy, tego, co chcemy. Powiedzmy, interesuje nas historia, no to macie historia, tak to też te co, polskie, matematyka, biologia, chemia, fizyka, WF, religia. Kogo to interesuje? No nikogo. No. A jak się wybierzecie na studia historyczne, to tam macie wszystko o historii. Nie ma żadnej matmy. Znaczy, no musi być tam coś ścisłego. To zazwyczaj wam wcisną ekonomię. Ale po co taka ekonomia? No nie potrzeba. To tak przelecicie. I spokój święty macie. Także no studia są bardzo fajne. Więc wszystkim naszym słuchaczom życzymy jak najlepszych wyników z matur. Uczcie się pilnie przez ten rok. Dostanie się do wspaniałych uniwersytetów oraz masy wspaniałych ludzi tam. Chciałbyś jeszcze coś pożyczyć? Klasycznie smacznej kawusi. Do usłyszenia. Cześć.